Jeśli znacie trochę Olsztyn, zapewne obiła się Wam o uszy nazwa Most Jana. Jeśli nie, już wyjaśniam. Chodzi o najstarszy most w mieście, wzniesiony nad Łyną, pilnowany przez świętego na pomniku. Dlaczego postać stoi właśnie tam? Dlaczego w jednej dłoni trzyma palmę, a palcem drugiej dyskretnie zasłania sobie usta? Odpowiedzi za chwilę. Zapraszam na kolejny odcinek Bożej Ekipy. Święty z olsztyńskiego mostu to Jan Nepomucen, czeski kapłan z XIV wieku. Pochodził z miejscowości zwanej obecnie Nepomuk, stąd jego przydomek. Jeszcze jako kleryk był notariuszem w praskiej kurii, natomiast jako ksiądz pełnił m.in. funkcję wikariusza generalnego, co oznacza, że był w praktyce prawą ręką biskupa. Studiował też prawo w Pradze i w Padwie. Świętego Jana czcimy jako męczennika. Ze względu na czas, jaki minął, przekazy dotyczące jego śmierci nie są do końca spójne. Jako bliski współpracownik metropolity praskiego mediował w sporze swojego biskupa z władcą Czech, Wacławem IV. Został jednak aresztowany przez porywczego króla i poddany torturom. W tej historii jest jeszcze jeden wątek. Jan Nepomucen był spowiednikiem Zofii Bawarskiej, żony Wacława. Król podejrzewał Zofię o niewierność, a święty Jan był gotów raczej umrzeć, niż złamać tajemnicę spowiedzi. Wymęczonego torturami, na wpół umarłego świętego wrzucono z mostu Karola w Pradze do rzeki Wełtawy. 20 marca 1393 roku to dzień jego narodzin dla nieba. Jana Nepomucena uznaje się za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Jest patronem Pragi, jezuitów, spowiedników i tonących. Przyjmuje się go za orędownika w sytuacjach powodzi i przepraw rzecznych. Jest też patronem mostów. Palma na jego wizerunku jest symbolem męczeństwa, natomiast palec na ustach to znak dochowania świętej tajemnicy. Olsztyński pomnik jest pod tym względem wzorcowy. Jest on jednym z wielu przedstawień świętego rozsianych po całej Polsce. Czego może nas nauczyć święty Jan Nepomucen? Jest on przykładem wierności do końca. W jego sytuacji nie było trzeciej drogi. Albo ocali siebie, albo pozostanie wierny Chrystusowi. Jego postawa uczy nas, że są granice, których przekroczyć nie można. Jego heroiczność jest świadectwem autentyczności tajemnicy spowiedzi, którą przez życie niosą wszyscy kapłani. Podziękujmy im za to krótką modlitwą serca. Święty Jan pokazuje nam jeszcze jedno. Świętość często polega na wzięciu odpowiedzialności za innych. Jego śmierć była wynikiem zazdrości i zuchwałości człowieka, który nie był w stanie postąpić tak, jak należało. Czasem i nam przychodzi cierpieć niesłusznie. Jak wtedy reagujemy? Czasem myślimy, że jeśli żyjemy po Bożemu, to niesprawiedliwość nie ma prawa nas spotkać. Historia Jana Nepomucena pokazuje, że właśnie w takich sytuacjach może rozbłysnąć świętość wypływająca od Boga, bo gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.